Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest prosta i płaszczyzna. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, ewentualnie kalkulator i możemy rozpoczynać. No więc, moi drodzy, mamy sprawdzić, czy proste L1 i L2, które mamy podane wzorami, czy przez te proste można przeprowadzić płaszczyznę. I jeżeli tak, to musimy wyznaczyć jej równanie. No więc przede wszystkim powiedzmy sobie, kiedy można przez dwie proste, dwie różne proste, przeprowadzić płaszczyznę. Przede wszystkim, jeżeli są one równoległe, to jest pierwsza opcja, lub też przecinają się. No i teraz, jak to sprawdzić w naszym zadaniu? Wyznaczmy sobie wektory kierunkowe naszych prostych. Wektor kierunkowy U1 będzie odpowiadał za prostą L1 i tutaj wektorem kierunkowym to będą te współrzędne, które mamy w mianownikach, czyli to będzie 2, 4 i minus 1. Natomiast U2 to jest wektor kierunkowy dla prostej L2, to będzie minus 3, 2 oraz 2. I teraz tak, jak widzimy, dane proste nie spełniają warunku równoległości, ponieważ ich współrzędne nie są proporcjonalne. Czyli jeżeli by tu było na przykład, 3, 3, 3, a tu 6, 6, 6, to znaczy, że one byłyby proporcjonalne, czyli mogłabym przemnożyć jeden wektor przez jakiś skalar i powstałby mi drugi. W moim przypadku tak nie jest, zatem szukamy punktu przecięcia się tych prostych. I teraz jak to zrobić? W tym celu musimy przedstawić je w postaci parametrycznej. Czyli najpierw zacznijmy od prostej L1. Jeżeli ja chcę ją przedstawić w postaci parametrycznej, no to co muszę zrobić? To tak jakbym każdy z tych równań pojedynczo przyrównywała do parametru, powiedzmy, dla prostej L1 t. Bo one muszą być, te parametry muszą być różne dla obu prostych. Czyli x plus 1 przez 2 równa się t. I stąd wyliczam x-a. Czyli to będzie x plus 1 równa się 2t, czyli x równa się minus 1 plus 2t. Możecie sobie to gdzieś osobno robić powoli. Teraz y plus 4 przez 4 równa się t. No i stąd wyznaczam y-ka, czyli to będzie minus 4 plus 4t. No i, moi drodzy, z plus 1 przez minus 1 to się równa t, czyli z to się równa minus 1 minus t. A teraz pora na prostą L2 i podobnie, tylko że przyrównujemy do innego parametru, powiedzmy do S, czyli tutaj tak, x plus 2 przez minus 3 równa się S, czyli x to będzie równy minus 2 minus 3S. I tutaj tak, y minus 2 przez 2 równa się S, czyli y to się równa 2 plus 2S. I tu mamy z przez 2 równa się s, czyli z równa się 2s. I teraz przyrównujemy do siebie kolejne współrzędne, żeby wyznaczyć ten punkt przecięcia, czyli mamy tak. Na przykład minus 1 plus 2t równa się minus 2 minus 3s i tak dalej. I to zrobimy tutaj obok, czyli to będzie tak. Minus 1 plus 2t równa się minus 2 minus 3s. Dlaczego przyrównujemy? No bo to tak jak w zwykłym rozwiązywaniu, szukaniu punktu przecięcia, przyrównujemy do siebie y i przyrównujemy do siebie, albo przyrównujemy x-y. I podobnie musimy zrobić tutaj. I teraz tak, minus 4 plus 4t równa się 2 plus 2s, czyli tu są współrzędne y-owe przyrównane. I teraz z-owe, czyli minus 1 minus t równa się 2s. I teraz musimy sobie jakoś wyznaczyć s i t. No i powiedzmy, że skorzystamy z czego tutaj? Zastanówmy się chwilę, żebyśmy tu się za dużo nie naliczyli. No i skorzystamy sobie z tych równań, bo tu mamy 2s i tu mamy 2s, więc je odejmiemy stronami. I co powstanie? Minus 4 minus minus 1 to będzie minus 4 plus 1, czyli minus 3. 4t minus minus t, czyli plus t, czyli będzie plus 5t. No i tu będzie 2, czyli zostanie 2. I 2s minus 2s to jest 0. I stąd mogę wyznaczyć sobie t, czyli minus 3 przeniosę na stronę prawą, czyli to będzie 5t równa się 5. Stąd wychodzi, że t równa się 1. Znając t, wrzucę je sobie do tego równania i wyliczę s.
Czyli to będzie minus 1 minus 1 równa się 2s, czyli stąd wychodzi, że minus 2 to jest równe 2s, czyli s równa się minus 1. I teraz znając s i t, bo to nie jest koniec, moi drodzy, ale już kiedy wyszło nam normalne, że tak się wyrażę, s i t, bez żadnych tutaj zaburzeń, wiemy, że ten punkt przecięcia istnieje, czyli ta prosta, na pewno przez tą prostą mogę, przez te proste, przepraszam, mogę przeprowadzić płaszczyznę. I teraz znając s i t, wstawiam je do na przykład prostej L1 w postaci oczywiście parametrycznej i wyliczę sobie ten mój punkt przecięcia. Czyli współrzędną x-ową mojego punktu przecięcia to będzie minus 1 plus 2t, wiedząc, że t jest równe 1. Czyli to będzie minus 1 plus 2, czyli to będzie 1. Y minus 4 plus 4t, czyli to będzie minus 4 plus 4, czyli 0. I z to będzie minus 1 minus t, czyli minus 1 minus 1, czyli minus 2. I to jest mój punkt, nazwę go sobie P, mój punkt przecięcia, czyli on ma współrzędne 1, 0 i minus 2. Czyli szukana płaszczyzna przechodzi przez ten punkt P na pewno, bo musimy, jak już wiemy, że przechodzi, to musimy znaleźć jej równanie. I co więcej, nasza płaszczyzna jest prostopadła do wektora n, który, moi drodzy, jest równy iloczynowi wektorowemu moich wektorów kierunkowych prostych, przez których ma ta płaszczyzna przechodzić. Czyli to jest inaczej U1 iloczyn wektorowy U2. Czyli teraz musimy skorzystać z naszej wiadomości na temat iloczynu wektorowego. Czyli jak to było? Tutaj mieliśmy taką macierz, wyznacznik, przepraszam. Tu mamy I, J oraz k i tu wpisujemy wektor u1, czyli to będzie 2, 4 i minus 1, a tu wektor u2, czyli minus 3, 2 oraz 2. No i liczymy sobie, znając właśnie metody, różne tutaj metodę Sarusa możemy, czyli mamy minus i razy 4 razy 2 to jest 8i i lecimy j razy minus 1 razy minus 3 to będzie plus 3j. Możecie sobie dopisać dwa wiersze lub dwie kolumny, jak chcecie. I teraz będzie k razy 2, czyli plus 4k. I teraz lecimy drugi skos, czyli będzie minus. K razy 4 razy minus 3, czyli ostatecznie plus 12k. Minus j razy 2, czyli minus 4j. I teraz mamy jeszcze i razy minus 1 razy 2, czyli to by było minus 2i i minus 3, czyli będzie plus 2i. Redukujemy wyrazy podobne, czyli 8i plus 2i to będzie 10i. 3j minus 4j, czyli minus j. 4k plus 12k, czyli plus 16k. I teraz wrzucamy to w wektor. Oczywiście porządkujemy zawsze i jk, żeby mieć po kolei współrzędne wektora, czyli to będzie 10, minus 1 i 16. I teraz, moi drodzy, jakie ma postać równanie płaszczyzny? No więc przede wszystkim tak. To będzie, tak, musimy to równanie zapisać następująco. Mamy tutaj pewną współrzędną a naszego wektora, który nam tutaj powstał, kierunkowego, razy x minus nasz x0, czyli x0 to jest to, co pochodzi z tego punktu przecięcia, czyli tu jest x0, y0 oraz z0, czyli zapiszemy sobie to równanie plus b razy y minus y0 plus c razy z minus z0 i to ma się równać 0. No i teraz jak to wszystko powrzucamy, zgodnie z tym, co zapisaliśmy, to tak, a to jest 10, tutaj mamy a, b oraz c, czyli to jest jakby wzór na równanie płaszczyzny prostopadłej do wektora, która przechodzi przez dany punkt. I teraz mamy tak, tutaj mamy 10 razy x minus x0, czyli 1, dodać b, czyli minus 1 razy y minus y0, czyli 0, dodać c, czyli minus 2, razy z minus z0, czyli 16 i to ma się równać 0. I teraz, moi drodzy, wymnażamy, czyli to będzie tak, 10x minus 10, tu będzie minus y, bo tu zera nie musimy uwzględniać, tu będzie minus 2z plus 32 i to się równa 0. I teraz poupraszczamy, czyli to będzie tak, 10x minus y minus 2z
minus 10 plus 32 to będzie plus 22 równa się 0. Czyli to jest nasze równanie płaszczyzny szukanej, czyli płaszczyzny, którą można przeprowadzić przez podane proste. To jest, moi drodzy, koniec zadania. Jak sami widzicie, trochę tutaj przekształceń dokonaliśmy. Czyli na początku zamienialiśmy na postać parametryczną, szukaliśmy punktu przecięcia tych prostych. Następnie znajdowaliśmy równanie płaszczyzny. Oczywiście skorzystaliśmy z kilku własności po drodze. I cóż, mam nadzieję, że wszystko jest tutaj jasne, że gdzieś po drodze zapisywaliście sobie, skąd dany wzór gdzie się pojawił. Czyli na przykład wektor n, który jest wektorem prostopadłym do naszej płaszczyzny, który właśnie jest nam potrzebny. I cóż, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, to nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.